Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, turową legendą. Czy na temat tej gry pieśni pojawiać się będą? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Patryk Rojorewski z tej strony, przed wami moi drodzy, materiał typu gameplay mający na celu zaprezentować wam grę Phoenix Point, taktyczną strategię turową z elementami RPG, program czerpiący pełnymi garściami z serii XCOM i w sumie stworzona przez ojca tegoż cyklu, Juliana Golopa, którego powinniśmy doskonale kojarzyć z gry UFO Enemy Unknown, kiedy to swojego czasu pracował w studiu MicroPros. Moi drodzy, od XCOMa dwójeczki bawiłem się chyba tylko równie dobrze w Mutant Year Zero Down. Po drodze oczywiście pojawiła się polska propozycja tego typu, czyli Phantom Doctrine, ale to nie było to. To w żadnym wypadku nie było to. Moi drodzy, przechodzimy do tematu, więc Jacqueline Phoenix, let's get to the point. Gra klasycznie podzielona jest na dwie fazy. Na fazę strategiczną, globalną, podczas której oczywiście zajmujemy się rozbudową naszej bazy, mającej na celu właśnie całkowicie wyeliminować z powierzchni ziemi potwory. No ale jakie potwory? Czy są to obcy? No właśnie paradoksalnie, moi drodzy, nie tym razem, bo akcja Phoenix Point rozgrywa się w roku 2046, kiedy to wymykający się spod kontroli starożytny wirus zamienia wszelkie formy życia na ziemi właśnie w zmutowane potwory. I tutaj deweloperzy nie kryją inspiracji twórczością zarówno Lovecrafta, jak i filmowymi horrorami Dawida Cronenberga, reżysera, którego powinniśmy kojarzyć chociażby z filmu Mucha. I tak, moi drodzy, mimo iż osoby, którym cała seria XCOM nie jest obca, poczują się jak u siebie w domu, nie zmienia to jednak faktu, że nie uświadczą oni pewnych własnych autorskich pomysłów na różne rozwiązania. Jak wcześniej wspomniałem, mamy bazę, którą rozbudowujemy o konkretne sektory, które mają konkretne przeznaczenie w myśl rozwoju, jak i prosperowania naszej placówki. Personel, oczywiście nasi podstawowi żołnierze, których wysyłamy na misję, zaraz sobie przejdziemy właśnie do tak zwanej tej kwestii taktycznej z walką natury. W tym panelu możemy oczywiście szkolić w ramach szeroko rozumianego rozwoju naszych żołnierzy właśnie w oparciu o zdobywane punkty doświadczenia. Każdy żołnierz po wskoczeniu na jakiś konkretny level otrzymuje pewną pulę punktów umiejętności, którą może wydać na siłę woli, prędkość, a także na konkretne perki, które w przeciwieństwie do XCOM się tutaj na pewnych etapach nie wykluczają. Możemy też brać tematy z jakby takiej ogólnej puli dla wszystkich żołnierzy. Ja mam tutaj oczywiście operatora broni ciężkiej, Royson jest perla snajper, mamy grenadiera, Neidera, mamy Grota, klasycznego takiego szturmowca i póki co Doka, panią lekarz. Nasz team może liczyć maksymalnie aż 8 osób, jeśli chodzi o potyczki zasadnicze. Inna sprawa to taka, że badania, no to wiadomo, o co chodzi. Albo zajmujemy się wynalezieniem jakiegoś konkretnego osprzętowania, które to możemy potem produkować w tej zakładce, albo prowadzimy jakieś badania mające na celu wpłynąć jakoś na ogólny stan rzeczy, na całą ziemię. Jest bardzo rozbudowana dyplomacja i w zależności jak dana nacja z trzech podstawowych jest do nas nastawiona, tak na przykład będziemy mogli wejść w posiadanie wyników badań konkretnej frakcji. Albo na przykład jakaś frakcja przekaże nam właśnie jakieś, przepraszam, punkty do rozdysponowania, przepraszam, na rozwój konkretnych żołnierzy. Tego jest oczywiście masa. Tutaj jakby pod kątem mechaniki operowania w tych wszystkich okienkach system zarządzania bazą został ulepszony, bo uproszczony, ale nie zubożony na tej zasadzie. Ale okej, skanujemy temat na bieżąco, badania lecą, dajmy ruch tutaj naszym samolocikiem.
zbadamy sobie to miejsce i być może wskoczy nam jakaś misja. Przebudzenie śniących, Fort Hobbs. Kontynuujemy. Polska wersja językowa. Mamy za zadanie powstrzymać grupę oszalałych żołnierzy. Rozpoczynamy misję. Wszyscy są gotowi. Wysyłamy oddział. I praktycznie wszystkie lokacje, w których zmierzymy się z przeciwnikami, są generowane losowo. Plus dodatkowo twórcy wprowadzili dosyć interesujący system zniszczeń otoczenia, dający nam zupełnie nowe strategiczne możliwości. Jednak jest jeszcze jeden element, który bardzo uatrakcyjnia same potyczki. Do tego sobie za chwilę przejdziemy. Proszę bardzo, moi drodzy, tak to wygląda. Myślę, że nie muszę tłumaczyć ani zagłębiać się specjalnie w arkana sterowania, jeśli ta seria nie jest wam obca. Mnie znacie doskonale, ja kocham absolutnie wszystko, co turowe. Mamy punkty ruchu, mamy punkty akcji. Punkty akcji zawierają się w punktach ruchu, w tym sensie, że na przykład jeśli tutaj chcemy strzelić z karabinu bądź rzucić granatem, musimy jakby dwie niebieskie kafelki na taką czynność poświęcić. I na przykład jeśli przeniesiemy się tu, to wiemy, że jeszcze nam zostanie taka opcja. Zróbmy to pospiesznie. I okej, może walniemy naszego żołnierza w tym momencie tutaj w tryb warty. Roysonem być może przeskoczymy sobie wyżej, żeby zapewnić sobie nam no, przewagę taktyczną. Okej, póki co jeszcze cisza. No ale okej, wydaje mi się, że coś będzie się działo w tym miejscu. Na terenie każdej lokacji znajdują się też specjalne skrzynie z osprzętowaniem i gdy braknie nam apteczek, amunicji bądź granatów, możemy się doposażyć, uzupełnić kurczące bądź brakujące zapasy. No i dobrze. No sobie podejdę jeszcze tutaj. Oczywiście korzystamy z zasłon pełnych bądź częściowych. Tym żołnierzem przejdziemy sobie może tutaj, żeby troszeczkę temacik oflankować. Wsparcie. Czemu nie? Przeniesiemy się tędy. Proszę bardzo. Tu mamy naszego snajpera. Może faktycznie niech okryje się w tym miejscu. No i skoro już mamy jeszcze taką możliwość, to schowamy się tutaj. Koniec tury, tura przeciwnika. Okej. Myślałem, że wskoczy w stożek warty. No ale zobaczymy. I teraz tak, moi drodzy. Mamy kilka opcji oczywiście. Ja spróbuję coś innego. Jako, że jesteśmy nejderem, wykorzystajmy rzut granatem. Dobrze. No i też fajnie widać, jak praktycznie większość elementów możemy rozwalić. Dobrze, przerzucimy się tu. Tu na razie nie potrzebujemy. Możemy wykorzystać sprint. Przerzucimy się w takim razie. Przepraszam, tutaj. Let's go. I oczywiście wykupujemy różne umiejętności w zależności od konkretnej klasy naszego operatora. Dobra, my jesteśmy tu, tu jest przeciwnik, on przeskoczył tam. No i właśnie, i teraz jak sobie to zrobimy? Czy przeskoczymy sobie tu? W tym momencie nie będziemy mogli specjalnie strzelić. Tutaj na 3 też będzie za słabo, ale możemy zrobić tak. Strzelamy. Engaging. I właśnie, możemy ogólnie, a możemy też w konkretną część ciała. Troszeczkę system znany z Fallouta, który daje nam możliwość albo zaaplikować komuś
wykrwawianie się, albo komuś w ogóle odstrzelić pukawkę, albo spowolnić, albo oślepić, albo powalić. W zależności gdzie i czym celujemy. Tu nie będziemy się pierdzielić w żadne finezyjne konwenanse, tylko po prostu jebniemy z całej pety. Dobra. I teraz lecimy tak. I'm on the move. Zobaczymy, co nam da przejście. Target in sight. Dobrze, zlokalizowaliśmy kolejnych przeciwników. Dobrze, są w tym miejscu. Mamy dwie kafelki i jesteśmy w stanie strzelić. Zobaczymy, gdzie dokładnie. Tu w 100%. 60% głowa. Nogi nie najgorzej. Zaryzykujmy strzał w głowę. Może się uda. Dobrze, w tym momencie są flankowani. Skryjemy się tutaj za przeszkodą, skoro mamy jeszcze taką możliwość. Dobra, kto nam jeszcze został w myśl punktów? Tutaj czy zrobimy za dwa, spróbujemy. Granat niestety nie doleci tak daleko. Ale spróbujmy. Może nie będziemy kombinować i faktycznie... Albo spróbujmy... Uszkodziliśmy mu sprzęt. Oczywiście w bazie możemy zmieniać kolory opancerzenia, wzory, płeć, niki, absolutnie wszystko. Dobrze, mamy jeszcze panią snajper, chociaż pani snajper tutaj za wiele do roboty mieć nie będzie. Aczkolwiek... Niech sobie tutaj przycupnie. Dobra, koniec turu. Dobrze, akurat całkiem okej, że zaczął strzelać w medyka. I powiem wam tak, że o tyle, o ile fajnie zarządza się bazą, potyczki są ciekawe poprzez uatrakcyjnienie ich, poprzez to dokładne celowanie troszeczkę w systemie FPP, stacjonarnego FPP, ale dalej FPP. Tak, czegoś mi tu brakuje, jakiegoś takiego ogólnego szlifu klimatu, rozmów z konkretnymi inżynierami czy naukowcami. Mam wrażenie, że to jest po prostu taka gra na zasadzie zlepka plansz do pokonania. Taka jakby elektroniczna wersja gry planszowej, a nie jakby taka gra w całości, jak był właśnie XCOM w myśl tych takich filmowych wstawek, które fabularnie łączyłyby i spinało wszystko w jakąś taką jedną, konkretną całość. Czegoś mi tutaj po prostu brakuje. Co jest zmienia faktu, że gra oczywiście jak na grę w systemie turowym wciąga bardzo mocno. Dobrze, panie Nader, pan doskonale wie, co robić. Doskonale. Mamy dodatkowe przejścia, tu nam niewiele zostało. Skryjmy się tutaj za przeszkodą. Royson. On my way. Royson, ty wiesz, co robić. Ja ci nie muszę mówić, nie? Doskonale. I teraz tak, pani lekarz ukryta, pani lekarz tutaj uleczy po prostu kogo trzeba w takim razie. Doskonale, pani lekarz może jeszcze oddać strzał. Ja teraz się tak trochę bawię, sprawdzając różne opcje strzelania w konkretne części ciała. Że trochę taki turowy system VAT z Falloutów. Ale tak. My sobie podbiegniemy. Chyba 53. Tu wiek. Them in my sight. That doesn't feel right.
No i przydałoby się, gdyby pani snajper tutaj dodała od siebie 3 grosze, ale niestety nie mamy tutaj możliwości, by takowy strzał oddać, ale spokojnie. Powinniśmy sobie dać radę bez problemu. Right there. Tak. Got them in my sights. Spokojnie. O, jeszcze oczywiście nie wszystko stracone. Tak. Tak. Nie na sobie miałaś te... Yes, it's my turn. Nie będę tego komentował. Droga Perlo, czy możesz odpierdolić mu ten zjebany łeb? Błagam! Się wkurwiłem! Napierdalasz! Dziękuję. Oh, that was easy. No i misja zakończona sukcesem, aczkolwiek zapewne nie dostanę dodatkowych punktów doświadczenia z tytułu Grota, bo poległ. Bo medyk zamiast uleczyć jego, leczył siebie. Ale czym byłyby long shorty, gdyby nie tego typu wstawki? Moi drodzy, dobra, teraz tak, przeanalizujmy sobie... I had always assumed the Phoenix Project would return one day, even after Symes disappeared. It seems to be... That is why I did not intervene. Nastawienie frakcji Nowe Jericho do nas, czyli do frakcji projektu Phoenix, plus 4, plus materiały, plus 600. Czasem możemy zrezygnować z jakiejś nagrody, przez co zdobędziemy jakby więcej punktów pozytywnych relacji z konkretną frakcją. I proszę bardzo, może faktycznie lepszy karabinek sobie tutaj wynaleziemy. Produkcja, tu jest akurat wszystko w porządku. Mamy pojazdy, mamy sprzęt, wszystko wiemy, o co chodzi. Wszystko kosztuje oczywiście odpowiednią ilość zasobów technologicznych, materiałów, jak i żywności. I teraz tak, personel, prawda? Royson wskoczył sobie tutaj chyba na kolejny poziom i tak, dostał 50 punktów, a także możliwość wyboru okrzyku bojowego. Ja nie będę na razie na to marnował punktów, zainwestuję sobie w coś innego jakby pod tą klasę, ale mamy też możliwość jakby wybrać drugorzędną klasę, do której będziemy szkolić żołnierza, który ma już jakąś klasę wcześniejszą, tą podstawą. Dlatego ja sobie tutaj dam do siły, dam prędkości. Niech będzie. Niech będzie. Perla, proszę bardzo, następny strzał bronią w walce, mam postać. No i to jest dla snajpera doskonała sprawa. To sobie weźmiemy. Siła odpowiedzialna oczywiście za punkty życia, prędkość, za pole manewru, ruch, siła woli. To jest ciekawy element, albowiem jakby wam to określić. Im częściej jakiś żołnierz z naszego teamu obrywa, tym jego siła woli spada, aż może on wpaść w panikę, co bezpośrednio owocuje tym, że zacznie on strzelać po swoich, uciekać. Stracimy na nim po prostu jakąś kontrolę. Ale tego typu mechanizmy też wcześniej mieliśmy. Moi drodzy, reasumując, bardzo fajny, godny, duchowy spadkobierca X-Comów. Pewnym gwarantem jakby jakości produktu jest oczywiście sam wspomniany Julian Golob, od którego absolutnie wszystko to się zaczęło. Inna sprawa, że czegoś tutaj brakuje, albo mam po prostu takie nieodparte wrażenie, że albo produkt jest niedokończony, albo i lub został zbyt wcześnie wydany, za szybko ujrzał światło dzienne. Być może jakieś szlify zostaną wprowadzone w ten produkt za pomocą jakichś uaktualnień, patchy,
i tak dalej. Moi drodzy, ja się bawię bardzo dobrze. Nie jest to jakieś mistrzostwo świata, jakiś hit, jakaś gra legenda. Jest to po prostu bardzo porządny, bardzo poprawny. Kolejny XCOM, czyli coś po prostu dla fanów gatunku. I tyle. Ja jestem fanem gatunku, także bawię się bardzo dobrze, ale w żadnym wypadku nie możemy mówić o żadnej rewolucji. Prędzej ewolucji w niektórych aspektach zabawy. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, mile widziany like, subskrypcja. No i do zobaczenia przy okazji następnych materiałów tego typu. Trzymajcie się. Hejas.